Dzień dobry, z tej strony piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Nauka jest niesamowita. Nowa partia polityczna w Danii skierowana przez sztuczną inteligencję. Oto partia syntetyczna, nowa partia polityczna prosto z Danii. Organizacja ma nadzieję uzyskać mandat w parlamencie. To już mi się bardzo nie podoba. Szefem partii jest lider Lars, który jest w rzeczywistości chatbotem AI, a wszystkie jego zasady są oparte na sztucznej inteligencji. Twórcą jest Asker, tam sobie przeczytacie, jak on tam, który również zajmuje się sztuką i technologią w organizacji Mint Future. No fajnie. Wieść niesie się, że Lars jest specjalnie przeszkolony w zakresie polityki tworzonej przez duńskie partie po 1970 roku. Sama partia rzekomo jest zaprojektowana tak, aby reprezentować około 20% dzisiejszych duńskich wyborców, których partie pozostają niereprezentowane w parlamencie. Czy to wam nie wydaje się dziwne? Partia polityczna, która jest kierowana przez sztuczną inteligencję? Populista Larsa. Polityka Larsa obejmuje powszechny dochód podstawowy oraz wspólny posiadany przez rząd sektor internetowy IT, również całkowicie pozyskiwany ze środków ludzkich, danych i twórczości. Naprawdę szokujące. Lars właściwie jest jedynie figurantem partii, który niektóre tylko jak znaczna Danie z demokracją i tak dalej. W głosowaniu będą brać udział ludzie reprezentujący szefa partii, którzy są zaangażowani w działania jako medium dla sztucznej inteligencji. Na chwilę obecną partia syntetyczna ma zaledwie 11 z 20 tysięcy wymaganych głosów potrzebnych do legalnego kandydowania do duńskiego parlamentu, więc przed nami długa droga, ale jak wiemy, zdarzały się już dziwniejsze rzeczy. No, słuchajcie, jeżeli włamać to już się w Danii dzieje, to zobaczcie, co za chwilę się będzie działo na całym świecie. Jak się tu zacznie taka partia tworzyć, kierowana przez sztuczną inteligencję, to pomyślcie, do czego to naprawdę jeszcze dojdzie. Za chwilę tu będziemy mieli, nie wiem, co, Terminator Dzień Sądu. Miłego dnia, trzymajcie się. Hej.